Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj następny odcinek na temat Bretonii. Zjednoczenie Bretonii od 977 do 978 roku imperialnego kalendarza. Następnego ranka, po pierwszym spotkaniu z Panią z Jeziora i pierwszym wielkim zwycięstwie Bretończyków nad Zielonoskórymi, książę Gilles Baston poprowadził swoją armię przeciwko Orkom, oblegającym księstwo Bordeaux. Trzech kompanów Grala dokonało rzezi porównywalnej do masakry, jakiej dokonała cała reszta bretońskiej armii, a zielono skóre hordy zostały zepchnięte na zachodnie wybrzeże. Dostrzegając sposób na uratowanie rodzimej ziemi, lord Marcus de Bordelot i Lord Fredmund de Coueton odocza dołączyli do Gila i jego wiecznie rosnącej armii rycerzy. Po zwycięskiej uczcie pani z jeziora pojawiła się w prywatnej komnacie pełnej bretońskich lordów. Pani ukazała Markusowi i Fredmundowi i świętego grala i tak stali się oni odpowiednio czwartym i piątym kompanem grala. Po tym spotkaniu Markus zamienił tę komnatę na pierwszą kaplicę grala najświętsze miejsce w całej Brytonii po dziś dzień. Mimo wielkiego triumfu, pełne zwycięstwo w tej wojnie wciąż było daleko. W czasie podróży kompanów na południe do, od księstwa Brion, drogę zablokowała im armia przerośniętych orków z hordy herszta Brog-Tara. Lord Fredmund wezwał pod sobą wielki szwadron sokołów, który od razu uderzył na latające bestie orkowej armii. Gdy uskrzydlone potwory były już martwe, kompanii Grala zagrali wróg na szarze i wywalczyli sobie drogę prosto w serce wrogiej armii, gdzie lord Landwin zasiekł wrogiego herszta jednym uderzeniem miecza. Gdy zwycięstwo było już zapewnione, kompanii zgromadzili swoje armii i poprowadzili je w stronę oblężonej stolicy księstwa Bryon. Kiedy dotarli do celu, odkryli, że zamek oblega armia orków. Rycerze uderzyli na ich wojska od tyłu, rozbijając ich zwarte szeregi, przełamując oblężenie. Lord Baldwin de Brion także zaatakował, otwierając bramy swojej twierdzy i spotykając się z gilem w środku orkowej armii. Kiedy tylko lordowie podali sobie ręce, znikąd pojawiła się pani jeziora i podała księciu Baldwinowi Grala. Tak do kompanii dołączył szósty kompan Grala. Choć rycerze byli przytłoczeni rozmiarami armii Wronga 300 do jednego, kompanii Grala byli w stanie przepędzić orków z pola bitwy. Przepełnieni wizją zesłaną im przez panią, Bretończycy przekroczyli rzekę Brienne i pojechali na wschód przez spalone księstwo Carcassonne w stronę oblężonego księstwa Kenele. W trakcie podróży lord Lombard de Carcassonne dołączył do armii Gira z zamiarem przebicia się do własnych Włości. Po ich przybyciu na miejsce spostrzegli, że lasy Loren zostały spodpalone przez armię orków. Niektórzy rycerze bali się szarżować przez las, trawiony przez płomienie, ze strachu przed czarodziejką Fey, która uczyniła las swoim domem. Bojąc się o swoich żołnierzy, Gilles przestrzegł ich, ale przy wejściu do lasu rycerze zostali zaatakowani przez orków. W ogniu bitwy czarodziejka wyszła z cienia i wspomogła rycerzy, nakazała drzewom wokół niej zaatakowanie najeźdźców. Jeszcze w czasie bitwy rycerze spotkali się z Radmundem Czystym, lordem Kenel, a wraz z zabiciem ostatniego orka pani pobłogosławiła Radmunda i Lambarda za ich odwagę i przekazała im Grala. Tak kompania zyskała siódmego i ósmego kompana. Maszerując w stronę księstwa Paravą, kompanii Grala odnaleźli piękną stolicę tych ziem, obróconą w ruinę. Potworne giganty burzyły miejskie mury, rzucając weń ogromne głazy z pobliskich wzniesień. Podczas gdy horda goblinów z promienia ściętych głów grabiła ulice miasta. Lord Agilgar z de Paravon, siedząc na grzbiecie Glorfiniala, swojego wiernego pegaza, poszybował w niebo i wspomógł Żila w odbiciu miasta. Następnie, kierując się na północny zachód, kompanii u boku lorda Agilgara wspomogli księstwo Montfort. Stolica tego księstwa, otoczona i oblężona, nie mogła utrzymać się zbyt długo. Widząc przed sobą zielonoskórą, oblegającą miasto armię, Zilna nakazał szarżę wszystkich swoich sił, jednak w trakcie browujolowej jazdy został zmieciony z konia przez jedną z machin wojennych orków. Jego kompani zebrali się wokół niego, jednak nie zatrzymali się i dalej poruszali się w stronę miasta, gdzie spotkali lorda Martruda de Montforta. Gdy lord Agilgar i Martrud czuwali nad ciałem Zila, pani z jeziora pojawiła się przed nimi i uleczyła Zila. Za swoje poświęcenie pani pobłogosławiła Agilgara i Martruda, tak do kompanii dołączył dziewiąty i dziesiąty członek. Wstając z kolan, żil poprowadził szarżę, która złamała zielonoskórą hordę. Gdy zielonoskórzy uciekali, żil nakazał kontratak, przez co jego armia zaszła głęboko na terytorium wroga, wdzierając się nawet do pieczar i rejaskin goblinów władców. Lordowie Bretonii, iluminowani przez święte światło Kompanii Grala, wybili wszystkie grobliny wraz z ich władcami, łamiąc przy tym delikatną unię łączącą ich premiona pod sztandarem zniszczenia. Kiedy tylko podziemne jaskinie zostały oczyszczone, rycerze wywalczyli sobie drogę na zewnątrz, będąc od stóp do głów pokrytymi gęstą, ciemnoczerwoną krwią swoich wrogów. Teraz, gdy dziesięciu bretońskich lordów dołączyło już do Zila, postanowił on zwrócić swoją armię na zachód, w stronę księstwa Gizoro. Łącząc swoje siły z księciem Brenem de Gizoro, Gil stanął przed Hordą, w której skład wchodzili najbardziej śmiercionośni szamani orków. Mimo podłej magii wroga, rycerzy kompanii Grala chroniło błogosławieństwo pani jeziora. Rycerze bez problemu przedarli się przez magiczny maelstrom i uderzyli na wrogą Hordę z wielką siłą, łamiąc opór przeciwnika. Armia bretończyków kontynuowała swój marsz w kierunku zachodnim, kierując się do księstwa Musilą, niegdyś pięknej, zamieszkiwanej przez Bretonów ziemi. Teraz księstwo stało w ruinie. Rycerze po wielu godzinach błądzenia po spalonej ziemi odnaleźli księcia Folgara de D'Artois, który oczekiwał na coś na rogatkach miasta Musilą. Książę powiedział rycerzom, że armie ludzi i nieumarłych kierowały się na miasto, a ich atak to kwestia kilku godzin. Rycerze ochoczo wzmocnili siły obrońców miasta, obsadzając jego najbardziej strategiczne miejsca. Każdy z kampanów Grala zabił przynajmniej jednego mrocznego czempiona, a sama bitwa zakończyła się zabiciem przez księcia Landuina czarnoksiężnika, kontrolującego nieumarłych, czym zniszczył jedną z atakujących armii. Na ten widok armia ludzi zwyczajnie zaczęła uciekać. Kompanii Grala nie zamierzali im jednak odpuścić i zorganizowali pościg. Gdy książęta Bren i Folgar powrócili, bił od nich blask pani. Tak do kompanii dołączył jedenasty i dwunasty członek. Zwycięzcy lordowie zwrócili się na północ, jadąc przez lasy Arden do czasu, gdy nie dotarli do oblężonego miasta portowego Languil. Armia Norsów i sług chaosu atakowała nie tylko od strony lądu, ale i morza. Książę Cordwin z Languil wyciął sobie drogę w siłach oblegających i dołączył do księcia Gilla. Książę Markus z, z Bordello, kierując się czystą odwagą, postanowił wyzwać dowódcę Norsów, Swęgara ze Skellingów, na pojedynek. Siły przegranego miały opuścić pozycję i wycofać się. Będąc zbyt dumnym, by nie przyjąć wyzwania, wielki wojownik spotkał się z Markusem na szczycie latarni morskiej, gdzie walczyli przez cały dzień i noc. W obrzasku drugiego dnia ich walki, lord Markus odnalazł w sobie ostatnie pokłady siły i zrzucił Norsa z wieży. Jako dzika, ale honorowa rasa wojowników, Norsowi dotrzymali słowa swojego herszta i wycofali się na swoje okręty, po czym odpłynęli do domu. Po nocy odpoczynku, kompania Grala wyruszyła na wschód, gdzie rycerze spotkali się z księciem Carleondem de Couronne. Książę dołączył do armii Zila i stoczył walkę z armią orków nad rzeką Sanes. Dzięki połączeniu się bretońskich armii, rycerze przepędzili zielonoskórych i pokonali ich. Po bitwie rzeka zabarwiła się na czerwono od gęstej orkowej krwi. Następnym miejscem postoju dla Brytończyków miało być miasto Kuron. Znajdując się już za murami Kuron, do rycerzy dotarły wieści o gromadzącej się niedaleko od miasta Armii zwierzę ludzi, troli i bestii służących chaosowi wychodzących z lasu Arden. Podczas przygotowań do ostatecznej bitwy do obozu rycerzy przybył posłaniec z wieściami o zielonoskórych wojownikach, największych jakich widziano w Bretonii, wychodzących na otwarte równiny z górzystego regionu bradych Sióstr. Co jeszcze gorsze, gdy rycerze zebrali się za murami miasta, armia skawenów zaatakowała miasto od strony kanałów i rozpoczęła jego plądrowanie. Gdy lordowie zgromadzili się na naradę przed walką, pani jeziora dołączyła do spotkania. Na spotkaniu podała Grala lordowi Cordwinowi i lordowi Carleondowi, czyniąc ich trzynastym i czternastym członkiem kompanii Grala. Następnie pobłogosławiła całą armię i nakazała wojownikom walczyć w jej imieniu. Z dziką furią, niewidzianą przez lud Bretonii od stuleci, rycerze całego narodu stanęli do walki z trzema, nadcierającymi na ich pozycje armiami. Bitwa trwała całe tygodnie, jako że podłe stworzenia ciągle wychodziły ze swych nor, niczym burzliwy przypływ, po czym łamał się na brytońskich tarczach niczym fala o klify. Gdy ostatnie odgłosy walki ucichły, równiny Kuron zostały całkowicie pokryte krwią. Było to największe zwycięstwo kiedykolwiek odniesione przez Bretończyków. A kiedy bitwa wreszcie się zakończyła, dla wszystkich zwycięzców jasnym stało się, że w ogniu walki powstało nowe królestwo. I na dzisiaj to by było tyle informacji na temat Pretonii. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.